Siemanko, z tej strony GGG, witam was w trzecim odcinku z modyfikacji Długa Podróż do Domu. Chyba jak ktoś woli oryginalną nazwę The Long Voyage Home. Sobie tu trochę testowałem i save'y się zepsuły. Dzięki Bogu nie te save'y, chyba jeszcze nie. Z tego co wiem, te save'y były działające. Ale zrobię kopię. Czemu tamte sejwy nie działają, to nie mam pojęcia. Tego robimy kopię na... Do tego, że test się nazywają, czwórce. Oj. Zobaczcie, to miała być trójka, sorry mój fail. Tu jest, ma być czwórka. I na piątce. W razie czego, jakbyśmy zaszli dalej w grze, a coś by się spierdzieliło. Mam te krwiopijce, zabiłem, co na nagraniu podleciały już na koniec nagrywania, jak się z wami żegnałem. Podleciały cholerne krwiopijce. 15 po 10, to do 15 może wcześniej zakończy. To jest masakra z uploadowaniem tego. No i kurde, gdzie tu najlepiej było przechodzić? No tu można się wnerwić. Naprawdę można się wnerwić, bo wchodzimy do rzeki i na snur twordzie wstado na przykład zębaczy, to jak tu się nie denerwować wtedy, albo to pielców. To jest po pierwsze wina samej piranii, że tą wodę tak trochę nie dopracowała, ale w gotiku jedynce jakoś to się dało minąć. Po drugie wina modyfikacji, gdzie twórcy też o tym nie pomyśleli. Ale tak myślę, że tu... No chyba, że wcześniej przytoczyłem. Nie, dzięki Bogu dobrze. Chyba się przespać, bo jest noc. To wy tak nic nie widzieliście na tym nagraniu. No dlatego może zwiększę wam trochę jasność. No 60 FPS-ach możecie zapomnieć. Chociaż z D3D render by się dało. No, załatwcie mi lepszy internet, no ja tymczasowo nie mogę. To będzie dobrze, wtedy będę mógł Full HD 60 FPS-ów, a tak nie ma mowy. Czy nie, Diego, ja opierdzielałem? Nie, więc nie, dobrze, dobrze, nie śpi jeszcze. Sobie zapiszemy. Mój przyjaciół się nie okrada, ale to jest tylko gra. W prawdziwym życiu bym tak nie zrobił. Teraz może być dla was z kolei za jasno. Tylko kod był D. A, D, A, A. D, A, D, D, D. Trzeba wczytać. Nie możemy tracić wytrychu. D, 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 D. No i proszę. Opierdzielamy wszystko. Teraz możemy się przespać. Diego nie będzie, nie ukryty, więc trzeba tutaj przytrzymać W, bo drugi raz kliknąć, żeby postać normalnie wybaczcie, moje oczy teraz jest trochę za jasno. Więc brightness na 1.0 będzie ciężko. Przepraszam za wyrażenie, miało być bez wulgaryzmu. Na te dziwne skoki. O nie, tam jest Wrodzisław, to my musimy pogadać ze... Może ze złym później sobie pogadamy. Tu musimy tu skoczyć. No i te dźwięki, jak z... No wiecie czego. To już też nie moja wina, jak YouTube się przyczepi, no... To... Będę musiał się kłócić, że to jest tylko gra. Ja tylko nagrywam. I to nie moja wina. Idziemy do... Do pewnego typa imieniem Dexter, do pewnego cienia. Musimy zdobyć 30 PN-ów. Łatwo będzie zdobyć PN-y. Dając się do jednego gościa i po prostu nas zaprowadził. Do obozu na bagnie. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. No, dzięki temu będziemy mieli troszeczkę punktów nauki, bo troszeczkę się podekspimy. Nie powinniśmy się tu chyba zabić. Chyba.
Też można by stąd wziąć, ale tu nie ma nic cennego. W tej historii musi być jednak. Nie! Nie powinieneś. Dawaj, nie ma. Głupota. Wspaniał dzień. No. Bomba D, A. D, A. A już jeden wybuch. No chociaż to potka, musimy mieć 800 bryłek rudy, żeby kupić sobie coś fajnego. Trzeba będzie oskubać wszystkich kupców w obozie. Ale nie mam co sprzedać, sprzedam po prostu wszystko co mam. Ups, sorry, że pominąłem. Wybierz coś. No się Mordrak witał z nami. Też może lepiej było kupić strzał niż pancerz 10D. Może my sobie nie możemy poradzić ze ścierwojadem. Dobra, ze ścierwojadem może i tak. Patelnia Diego. U, niewiele nam brakuje, takie jagódki są warte. No rzućmy. To się chyba nigdy nie skończy. Dobrze, mamy już połowę. Potrzebujemy jednak troszkę więcej tych rów. Niektórzy nigdy czekaj. Tu mamy Dextera. Zapewne masz rację. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Głupota. Można się lepiej się do tego nie mieszać. Bałotnie kuryt, kiedy chociaż niemnogo rozsłabić. Jednak ziarno prawdy. Narodowy dialog, proszę. Tak szybko to minęło, że ja sam nie zdążyłem. Tak szybko się dzieje. Planiny. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O! I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra. Możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. Болотных придурков постоянно нужны новые люди. Притворись, что хочешь присоединиться к ним. Калом jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. Może wiemy, że trzeba nie Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. To już się więcej nie powtórzy. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Mnie nie obchodzi towar, tylko twoja ruda. Co za ty? Krypizów się opłaca nam bić, a nie mamy strzału. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Kurde, w sumie na cholerę nam tyle tego mięsa. Zostawię sobie 16 do leczenia. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Jedną to ja. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie powinieneś. Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. Dokładnie. Skończ ten papier. No, przecież możemy iść, tylko najpierw jeszcze z Fiskiem. Привет, я Фиск. У меня есть товар на любой вкус и кошелек. Если что-нибудь понадобится, обращайся ко мне. Ну, это было окуда. Что ж, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. I mi to kosztuje 700, tam 800. Na ogień nam nie jest odporność potrzebna. No, no spodnie tak za kobiety, no też mogą być. Ale wiecie, sukienki lepiej. Jeżeli różnica w cenie to jest tylko 100 bryłek rudy, to wezmę tą spódnicę. Cóż, to włączymy tyle rudy, ile tylko możemy. Mamy jeszcze 50 bryłek w zapasie. Nie, nie są to spiegoty wiejce. Ups, może być ciężko wynegocjować ten rudy. Zresztą wciąż mam piwo. Piwo, pyszne piwo.
Nie myślę, że nie będzie. To może i będzie. Myślałem, że to się skończyło. Kurde, co może być warte i chętne. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Ludzie za... Wszystkie strzały mi... O, pałka może być warte. Ludzie zawsze gadają. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. I mamy rudy, powinniśmy mieć 750, bo jeszcze... Da pribudzić z tobą spiesi! Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Byłoby świetnie. Możemy się wypytać, chociaż tracę czas odcinka. Nasze bractwo przedstawi tobie masę możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. Kiedyś takie sprawy załatwiało się w dzisiejszych czasach. Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem. 5 lat temu wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się 3 bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Od tego przeklętego miejsca naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Pewnie jak my. Dobra, kurde, nie chcę czasu tracić, może kiedy indziej wypytamy. O. Tylko zachowaj to dla siebie. To wspaniale. Chodź za mną. Mięso mogę mu smażyć przedtem, a nie będę się leczył surowym. To się już więcej nie powtarza. 50% więcej. To nie było. Że mamy już 76. To trochę mało tego mięsa. Ale po drodze przecież się uzbiera. Nie pamiętam, czy nie dawać expa. I nie pamiętam, jak z Mordragiem było. Napiszcie mi, czy można go doprowadzić do nowego obozu. A później zadanie dla Torusa. Wiecie, expy, expy, jeszcze raz expy. Mam jeszcze parę strzał. No bierz, bierz ją, bierz. Pomóż mi. Tym gubarnym się zajmę. Można przeszukać. Na szczur. Chyba jak najwięcej małów mi ściągnąć. Dzisiaj jest parę sobie poradzi. Co się da. Zaraz będzie. No, mam 3 poziom, zaraz będzie 4. Będzie 20 punktów i na naukę walki mieczem. Come on, tutaj idzie. Ej, to będzie tak miło. To się chyba spadło. Chyba ta inną drogą będzie. Darmowy eks. Ej, gdzie on idzie? Tu mam broń 30 i mężę. Mi 10 więcej.
jasna cholera. Mało nie dadłem przez głupotę. Daj 15 godzin. Spokojnie, czekaj, panie się. Więc na wprowadzie okrężną drogę. Nie, to nie, to tylko jedynie. To nawet bardzo dobrze, bo można sobie tu wyekspić, on jest nieśmiertelny. Gorzej jak natrafimy choćby na orkowego psa. A nie, on jest śmiertelny, o kurczę. No ja mu nie mogę pomóc, ale chyba to przemyśleli. Czekaj, może mogę dać ci podkę. Nie mogę, cholera jasna. Której i tak nie ma. Więc muszę chociaż pomóc w pewnym sensie. Spróbować. Koleś, prawie zedłeś. Nie głupio, jak nam te dni nie dostaniemy ekspa. No, dednie, cholera, i co ja mam tu zrobić? Co za ładnie. Au. Nie, bierz to. No to nie jest zbyt fajnie. Jak nas tu już wyprowadzić? Nie, tam są jaszczury, ojdź. Koleś, dojdź tam cały i zdrowy. Wbiliśmy sobie właśnie poziom, więc kupimy jakiś pancerz. Level wbiliśmy. Ja chyba jeszcze 10 planów na naukę otwierania zamku kurą. Bo więc nie będę niż wojownika w broni. Au! Trochę to zepsułem. No dobrze, tylko że z tą recepturą zdobycie będzie problem. I może na wszelki wypadek lepiej się. Chodź, opetap musiał się przespać do północy. A nie chcę żadnych niemiłych niespodzianek po drodze. No, prawie na miejscu. Gdzie szczurów prowadził do niego, gdyby nie to. Ziomuś ma, no cóż. Niezbyt dużo HP, jeżeli mam być szczery, a nie chcę, żeby dedno. Kupię sobie czyli przypaskę nowicjuszki. Co to 10 defa. Więc 100 bryłek więcej za 5 defa więcej na ogień. Teoretycznie opłacalne. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Zachodzi w ворота i pogawali z moimi braćmi. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Prędzej zginiesz, niż wrócisz. Ale... O nie moja. Chociaż mogę chociaż jeść. Wiesz, wilka możemy ubić, jak jest na nim skupiony sobie jakiś coraz... Kurde, no, co jakiś czas cios wyprowadzamy. Приветствую тебя. Wstąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Będziemy udawać, chociaż nie powinni wiedzieć. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich. Rzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk Śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę Balnamiba. Znajdziesz go na placu, tuż za bramą. No to wiem, jak to zrobić. Ja wiem, czy się tu przyłączę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ja mogę dać tobie nabiedrenną powiązkę posłusznika. Tam już dość. I to nie bezpłatne. Oczywiście. Ta szat... Sorry, zapominałem, ale... No, mówiłem, że to jest taka spódnica. I tam na nogi jakieś, nie... A w nim nie za nim pasuje do kobiety niż spodnie. No, ponieważ może mi się tylko tak wydawać. No, jesteśmy w obozie, bo to kontrolny save. No, sakrycznie źle to wygląda.
Chociaż chatki chyba w porządku. Tu oplot tamtej bramy były zielone, liany w porządku. Ale ta trawa. Za to nie wygląda zbyt. Napisz tu jeszcze. Niektórzy nigdy się nie zaczą gadają. Chyba iść do Kaloma będzie problem z Łuczynką. Chociaż jest zbagowany. Nie wiem po co dali, że on nas usypia. Skoro on się nawet nie obrazi, jak mu skrzynię opierdzielimy. To będzie kilka podejść i przez to może zająć trochę czasu i mogę w tym. Nie, były inne obrazki. Na naszej bohaterki. Tu koleś ma trochę. Tak długo, jak się nie wiem. Chodź bliżej. Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. No tu chyba. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Roślinki czyż wydawał więcej? Tak. Oddaję prezenty. Tego się nie powinno robić. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Mogę sprzedać. Czymś muszę się leczyć, więc. Ludzie zawsze nie mam już nic. O kurde. Ale jesteś śmieci. Musisz uważać. No gadajmy się. 200 bryłek. To się chyba nigdy nie skończy. Oczywiście kupię sobie za to strzał. Nie. Tak jakby nie patrzeć, strzały są potrzebne. W tej historii musi być jednak ziarno. Tak. Mam nawet topielca zbagować. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Niektórzy. Więc nie powinno być. Co ten prędko? Nie samy udaczne время. Straży gotowice k boju i my robotym dzień i noc. Nie mam wiele czasu na pogawędki. Więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Zobaczcie, już nie mają. To świetnie. Oto broń. Aktualnie na składzie. Bardzo fajna broń. Myślałem, to by mogło być przydatne. Pogadajmy lepiej. Ale mnie interesuje to, co w nagłych wypadkach może nam się przydać. Jest ta runa. Mam też za to 100 bryłek. Niech i tak będzie. Dzięki temu możemy używać znowu łuku. Chyba nie muszę mówić o poważnie. Gdzie była teraz ta cholerna Kaloma. Lepiej się tu, tylko czy drabiny nie były zbagowane. Tutaj na przykład. Bo... Kurde, szkoda, że nie ma czegoś w gotiku takiego jak pokazywanie, która jest godzina bez Marvina. Trzeba B, Marvin, B, Double Time. To nie było zbyt mądre. Tak! Będę się ta wkurzał jak Gimpel. Tylko zachowaj to dla siebie. Wszystko. One stopień. Są w porządku. O, po tej by był problem, że ich stopień drewna. Tylko czy ten się w dzień nie rzuci na nas? Musimy mieć całą kombinację, dopiero później możemy to otworzyć, zabrać, on nas uśpi i żeby raz wstawać. D, D, A, D. Ten teraz koleś to za późno, tylko czy... Nie pamiętam, czy to nas zabija, ale chyba nie, bo quest był niemożliwy. Nie wiem, ile może trwać taki sen. Tu się dziwnie rozciągnęło. No dalej, bo zmienna wstawa. Skrzynia się troszeczkę zbagowała, ale mamy to, po co przyszliśmy. Mamy recepturę. Tu
tylko czy ona mnie nie zabierze. Czego chcę? No, nie powiem. Moje receptury nie są na sprzedaż. Lepiej się do tego nie mieszać. To się już więcej nie powtórzy. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Dobrze, mamy recepturę, więc żyjemy w pewnym sensie wywalony na pewne rzeczy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Jedzenie jakieś mamy, żeby w razie czego się uleczyć. Powinienem był to upiec, ale tak, już testowałem i wiecie, co się stało, jak ja sobie... Myślałem, że zaczeka na mnie ten, co nas prowadził, a ja sobie po prostu wezmę, usmażę mięso. Ale nie, bo on się teleportował przed tam, gdzie się z nim rozstaliśmy, więc... Nie wiem, czemu ta postać tak kręci dupą, schodząc po drabinie, mam tu jeszcze 5 minut nagrania jeszcze zostało. Musisz uważać na to, co mówisz przy... Może być trochę nudno, bo będzie droga do starego obozu. Spróbuję coś po drodze upolować. Na przykład te szczury. Mam teraz strzały. Damage'a nie mam na niektóre potwory po prostu, ale na przykład taki ścierwojad zwykły nam już nic nie robił. Mamy tą spódniczkę 10 defa. Moim zdaniem, jak mówiłem, to pasuje do kobiety, no i... To by się porywał na potwory, które z ogniem biją z 10 defa. Też na ogień miałby duże znaczenie przy zbrojach wyższo-levelowych, lepszych, ale nie przydatnych. Tu było parę mobów. Bo trochę jeszcze po ekspić, no wiecie, żeby jeszcze urączki się... I dopiero później można dalej 20 punktów na taki średni rozwój postaci. Będzie nam łatwiej walczyć, będziemy szybciej machać. Co ma znaczenie. Ale nam jest siła potrzebna bardziej. Bez wojowniczki w broni jednoręcznej, to my tu dużo nie zrobimy. Nie, są 4. Wiecie, co się mogłoby stać w takiej grupie? No teraz robię błąd. Chodź. A nie, niepotrzebnie strzały zmarnowałem, a nie chce mi się już przytyłać. Kurde, zapomniałem, że kretoszczur nam nic też nie robi, jeżeli mamy już te parę defa. Mamy 10 defa. To zbieram, bo to można sprzedać zawsze. Psianka. Serafis. Napój. Dobrze. Pochodnia. Pałka. No taka probroń, no patrzcie, jaki to jest sprób. A pierdziela, no prosta. Nie no, mamy miecz, nic dziwnego, że jeżeli jest taki słabej jakości gówniany miecz, to będzie lepszy niż jakaś głupia pałka. Było trochę krzepiców i tak dalej. To też musimy wybić krzepic. Za nas oczywiście będzie bił, bo jesteśmy za słabi. Mam nadzieję, że się sejwy nie spierdzielą tym razem. Bronią to idzie szybciej, ale... No... Kurde! Panie Krzupińcu... Tak się nie robi, chodź tu, śmieciu! A drugi ma to w dupie, bo poszedł sobie ścierwojady. I zostaw! Zostaw moje 50 expa. Tak się nie robi i nie kradnie się mi expa. Ukradłeś mi już 50 expa. I to wystarczy. To druga jaskinia jest, jak się nie mylę. No, w następnym odcinku będziemy ekspić. No i robić zadania przy okazji. Mogłem ekspie nie robić poza odcinkami, ale... Musiałem to pokazywać, że to jest trochę nudne, żebyście nie mówili, o, użyłeś cheatów, czy to. Wtedy nie można zarzucić, że użyłem cheatów, jeżeli wszystko jest na nagraniu. Więc to chodzi czas, żeby się pożegnać, tylko spróbuję załatwić pewne poślizgłe dane. Barany z kubą. U, się boję, żeby... wlazło. No może tu nie będzie.
Wiecie, to jest 80 ekspans, żeby wilka się bardziej opracować. Ale jeszcze nie jest. Pojedynczym wilkiem jeszcze jak bijemy wojownika, mamy szansę. Noż pozbierać, to pozostaje mi się rozstać z wami. Drugi odcinek się uploaduje, trzeci będzie jutro prawdopodobnie. Nie, dzisiaj, sorry, bo dzień prawidłowo powinno się liczyć do zachodu. Po zachodzie słońca kończy się dzień, więc będzie dzisiaj. Przecież mamy początek w sumie dnia, a właściwie noc, gdy powinno się spać. Ale to szczegół. No tu już nie mam opłu do wybicia, no to mogę się z wami pożegnać. No więc jeżeli chodzi o ten odcinek, to zdobyliśmy prawie 2 levele, kupiliśmy sobie jakiś pancerzyk na początek. Więc nie jest źle. Mamy 20 PN-ów, potrzebujemy jeszcze 10. Po drodze do obozu myślę, że to można zdobyć, że to nie będzie jakimś problemem. No to jeżeli chodzi o ten odcinek, to było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.